Hej siemanko, ja jestem Erbas, a to jest Wiedźmin 3 Dziki Goon. Dojeżdżamy do wsi Pogaje, gdzie mamy zapytać o czarownicę, albo sami zacząć jej szukać na własną rękę. Myślę, że lepiej podpytać, bo to nigdy nie wiadomo. W tym Wiedźminie. O, wiesz wszystkie, alercia. Jeszcze jedną. Coś ten? Nieodkryte miejsce, tutaj ktoś płacze, praczka jakaś. Nie chce ze mną rozmawiać. Amulecik, kupiec. Bezoar, może żółwi kamień? Pokaż mi swoje towary. Trupie zęby, kamienie nerkowe, pewne środki na niepewne czasy. Końskie jołki, to mnie interesuje. To w sumie niepotrzebne. To się zastanawiam, że to chyba nie. Aj tam. Dobra, może coś będziemy mogli mu sprzedać kosztownego, tak za normalną cenę, jakąś piątkę. Nie. Ej, koleś nie nadaje do handlu. Nic nie ma tak naprawdę ciekawego. A ja zagram z nim w Ginta i widzimy się za chwilkę. Zagraj. W końcu zwycięstwo. Za pierwszym razem było tak, nie ma co tamto. Płatne już, zobaczymy. A dzięki. Jak koteczek? Kupujcie, Gabriele, obroń się sam. Nie wychodź z domu bez poręcznego samostrzału marki Gabriel. Co ty drzesz? Z tym też mogę grać? Kurde. Pokaż mi swoje towary. Zobaczmy, co ma typek. Pancerki jakieś. Co chcemy sprzedać? Sprzedać. Lekka zbroja. No to kupujemy na pewno. Pewne. Dobra, tylko teraz jaka to jest zbroja? Ja mam pytanie. Czekaj, to jest tak, kawedańska kurtka, a to co jest to, co on ma, tak? Kawedańska kurtka, lekka zbroja, koszula. Przeszywanica, lekka zbroja. I ta przeszywanica. Pancerz. O, sorry, zaczynałem i się cofnęło. Jak to działa? O, się wysortowało wszystko. Ile tam ma? Chcielibyśmy żadną taką w sumie, tylko by była ładna jakaś. Tato nie, tato na pewno nie. Ta przeszywanica mnie ciekawi. Pancerz to raczej nie, rękawice myśliwskie, o. To słabiutka. Buty myśliwskie, słabiutka. Kawedańska kurtka, no to ta będzie, to nie, dziękuję. Przeszywanica, kupmy to. Kuszy nie ma jakiejś dobrej. Jak materiały? Można u niego sprzedać? Wow. Zostawimy sobie skórę potwora. W uwieniu. Dobra, zobaczymy, co on może dla nas zrobić teraz. Rzemiosło. Buciki. Wyjebane buciki może zrobić. To mi się nie podoba zupełnie. Wojskowa skórzana kurtka. I to jest... Nie wiem, jaki to jest. Kurde... Wagi.
Jakie to jest wagi? Musiałbym mieć pancerz Skermacher. Przedmiot magiczny. Pancerz wiedźmiński. Unikat. Broja. Sidar. Element lekkiego rynsztunku zwiększa pancerz i regenerację wytrzymałości. Duży poziom. Element średniego rynsztunku. Jest. Tu jest lekki rynsztunek, ale jest brzydki strasznie. Ten średni mnie interesuje. Dużo mi brakuje. Pancerz Skermacher, tak? Da się to wyrobić w ogóle? Bo nie bardzo. Nie bardzo da się zrobić pancerz, niestety. No i trudno. Naprawiamy w takim wypadku. Naprawmy wszystko, czekaj. Napraw wszystko. Potwierdź. I lecimy dalej. Partyjka Gwinta? Nie mam ochoty już teraz, już pi. Bywaj. Bywaj. Już mi starczy Gwinta. Tutaj sobie... O! Gdzie jest te? Tu jest. Używamy. No, strzeliśmy sobie mieczyki. O! Tutaj możemy kogoś spytać oczywiście. Trzeba by go drugi raz do czarownicy posłać. Może by go z lenistwa wyleczyła. Witajcie, matko. A witajcie, panie. Czegoś wam potrzeba? Szukamy czarownicy. Dokładnie tak. Mam sprawę do waszej czarownicy. Nie wiecie, gdzie ją znajdę? Ja to tam do niej nie chodziłam, ale mojego chłopa spytajcie. W zeszłym tygodniu to go w krzyżu postrzykło, że się prawie ruszać nie mógł. A od czarownicy wrócił zdrowiuteńki. Gdzie go znajdę? Pewnie w obejściu siedzi. Nic go już nie boli i tak się leni. Poszukałby brusznicy, żeby dzieciakom głodne gęby zapchać. Marynin chłop to umie o rodzinę zadbać. Dołapał szczurów wodnych i mieli jedzenia na parę dni. Oj, tam nie stynkaj. Babu. Coś w tym mieście jeszcze ciekawego mnie spotka, czy nie? Tutaj kupiec, już u niego byłem. Dobra. Także zachodzimy tutaj z boczku. Do jakiegoś typka. Co to po prawej jest? Podobno wiecie, gdzie szukać miejscowej czarownicy. A kto tak powiedział? Twoja żona. Głupie babsko. Postawcie mnie w spokoju, a mojej baby nie słuchajcie, bo bredzi. U nas już dawno żadnych czarownic, znachorów i mądrych bab nie ma. O, proszę. To muszę go przekupić 50. Bywa. No, skoro tak, to już wam powiem. Przy wiosce znajdziecie mały staw, co to od niego ścieżka odchodzi. Pójdziecie bez tej ścieżyny, aż natraficie na samotny kamień. Obejdziecie go i skręcicie w prawo ze ścieżki w las. Szukajcie rozwalonego wózka, to tam. Dzięki. Tylko no i mamy namiar na czarownicę. Jej, panie, my tu słyszeli o takich jak wy. Jak dobra, tylko sobie z nią pogadamy. No, czarodziejki, to spoko. Czarownice chcą palić. Nie, to nie my. Łowcy czarownic to byli? Nie, ale się o nich słyszy. Ja nic nie zrobię. Jak zobaczyłem z tymi mieczami, to od razu pomyślał, ło, to jednak prawdę powiadali. Z tym wiedźminem, nie łowcą czarownic. A to nie to samo? Nie. Nie. Nic nie zrobię, panie. Waszej czarownicy. Chyba, że jest potworem. Oj, to dobrze, panie. Ona niedawno tu nastała, ale mądra, że strach. I nawet nie brzydka, jeśli kto lubi takie chude. O, czyli Tris. Dziękuję za pomoc. Bywaj. Co my tu mamy? Co to w ogóle? Co tutaj? Podpad. Użyj. O, wzmocniłem sobie pancerz. Bąsko. Biegniemy. Wielki kamień. Dobra, to i tak wszystko wskazuje elegancko. Nie muszę szukać, przecież jest i kamień. Teraz w prawo w las. Teraz na prawo do porzuconego wozu. O! Nie, mignij, dużo ich. Ładnie. Wszystkie już? Ty cholera, gdzieś tu gniazdo musi być w takim wypadku.
Zresztą bym pozbierał tylko tych trupkojadków. Jakieś badziewia. Roślinka. Roślineczka. Dobra, dobra, dobra. Jest i wóz. Ta wiedźmy jest gdzieś w pobliżu. Niedaleko się mówi. A co tu z tą wiedźmą? A to nie Triss. Boże, chrowina harczy i sklepiska już nie wstaje. Z chrapów ropa się leje. Czy ja ci wyglądam na pastucha? Wy, pani, znacie się na wszystkim, a to jedyna krowa we wsi. Co bolaki? Albo żołdaki zabrały. O, bez niej i my pozdychamy. Dam ci zioła. Zmierzasz je ze źródlaną wodą zaczerpniętą o północy i dasz krowie. Ale najpierw wysprzątasz oborę. Do czysta, jasne? Dzięki ci, pani. Dzięki po stokroć. A teraz dosyć tego. Koniec na dzisiaj. Idźcie do domu. Śmieszna typiarka. Dobra. Czy tutaj wiedźmiński zmysł włączymy? O, leziłek. To jest raj dla szparacza. Jest tu ktoś? No, gdzie jesteś? Gdzie ona się podziała? Ej. Tutaj jest. Czarci krąg nakreślony kredą. No widzę przecież. List do Aleksandra. Żeby była zakochana w kimś? Nie to? Ej, nie ma. To. Dobra. Mniejszą, większą. Lustra, tu ją zobaczymy. Sobie wejść do domku. Jeszcze jedno? Coś? A, czaszeczka. Silną aurę. To artefakt, albo... A więc tutaj zniknęła. Na chwilkę, jeszcze nie. Spokojnie, najpierw do piwniczki się pójdzie. Zobaczyć, co tam. Kobieta pod spódniczką trzyma, jak to się mówi. Ciach, 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 ciach. Pozamiatane. Ej, dobrze. Trzeba trochę je pokradać. Wszystko? No jeszcze to. Teraz będzie wszystko. Do góry. Do góry, panie wiedźmin. Jeszcze tu się rozejrzymy. Porządniście. Klapa klapą. Te drzwi. I czysto. Reszta tutaj więcej nic nie ma. O! Mamy jakieś pisemko. Przepis na czernidło. Wiecie, jakie psiki zawsze na propsie. Okej, wchodzimy w to, czy nie wchodzimy? Ogień! Bum! No, no. Już to teraz. Zastanawiałam się, ile ci to zajmie. Jestem na górze, nie krępuj się. A ty co tak ten teges? Pielonki se latają, tutaj się coś podnosi. Podpali byłego zająca, to coś z niego wypadnie, czy nie? No one nie umierają. To nie fair. Lol. Lipki. Biegać tu nie można. Ach. Przepraszam, jestem ten. O! Dobre roślinki, czy pani masz? O, proszę, siemanko. Tu masz plamkę.
O, gdzie? Chyba nie przyszedłeś, żeby podglądać. Nie, mam sprawę. Odwróć się i poczekaj. Co? Ach, te szalone czarodziejki. Keira Metz w samym sercu Velen. Wydawało mi się, że nienawidzisz życia na wsi. Zapewniam cię, że teraz nienawidzę go po stokroć bardziej. Słyszałem, że w okolicy mieszka czarownica, ale nigdy bym się nie spodziewał, że jest nią była doradczyni króla Foltesta. Podoba mi się, że zachowałeś tę uroczą zdolność do dziwienia się światu właściwą dzieciom, błędnym rycerzom i półgłówkom. Pepepepe. Zrobiłaś się bardzo drażliwa. Czy tak powinno się witać starych znajomych? Powitałam cię miłym widokiem. A teraz powiedz, co cię tu sprowadza? Masz jakieś wieści o czarodziejkach z loży? Nie. W tych czasach bezpieczniej nie wiedzieć zbyt wiele o sobie nawzajem. Nawet nie próbowałaś się z nimi skontaktować? Kilka razy miałam ochotę, ale przecież nie mam pewności, kto się odezwie, ani kto będzie słuchał. Co ona tu robi? Chyba zdajesz sobie sprawę, że muszę o to zapytać. Co tutaj robisz? Niech pomyślę. Zażywam świeżego powietrza, podziwiam malownicze plenery. Może podtrzymuję odwieczny sojusz miasta i wsi? Nie. Ja się tu ukrywam, Geralt. Ślepy jesteś? Nie widzisz, co się dzieje na świecie? Masz na myśli prześladowania czarodziejów? Tak, mam na myśli nową pasję Radowida. Wyrżnąć wszystkich, którzy parają się magią. Nie słyszałeś o łowcach czarownic? Mordercy przemierzają północ... Zaraz ich wyrżnę sam. Księgi wieszają wróżbitów, katują zielarki. Wybrałaś sobie miejsce na kryjówkę. Niczego nie wybierałam. Na północy ludzie Radowida łowią czarodziejki jak z rybnego stawu. Południe zajęte przez Nilfgaard. Dokąd miałam uciekać? Cesarz trzyma czarodziejów krótko, lecz nie zakazuje im praktyki. Radowid i Emhyr różnią się wszystkim oprócz jednego. Łączy ich nienawiść do loży czarodziejek, a ja należałam do loży. Niestety. Jak się pani czuje? Trochę z nią pogadamy, ładna jest. Koszmarnie. Nie cieszy cię bezgraniczny szacunek i zaufanie okolicznych chłopów? Oni podziwialiby każdego, kto potrafi zrobić maść na hemoroidy. Długo to już jesteś, co? Wystarczająco długo, żeby zacząć gnić. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo nienawidzę tego miejsca. Wydaj spokój. Wróćmy do tematu. Szukam pewnej dziewczyny. Jakiej dziewczyny? Podobno weszła w zatarg z miejscową czarownicą. Ktoś naopowiadał ci bajek. Tutejsze dziewuchy nie ośmieliłyby się ze mną zadzierać. Ona nie była stąd. Coś kręcisz, Geralt. Jeśli mam ci pomóc, powiedz mi, o co ci chodzi. Kogo szukasz? Chodzi o Ciri. Ciri? No tak. Teraz rozumiem, skąd te tajemnicze miny. I mówisz, że miała jakiś problem z czarownicą? Czyli jej nie widziałaś? Nie. Ale jakiś czas temu ktoś pytał mnie o szarowłosą dziewczynę, która nie wygląda na chłopka. Co o niej mówił? O, nie tak szybko. A gdzie podarunek dla czarownicy? Gdzie uniżona suplika? Kupa jaj wystarczy? Nie, wdzięczność. Ofiaruję ci moją dozgonną wdzięczność. To nie tak mało, ale jako że często pakujesz się w kłopoty, być może powinnam zażądać zaliczki? Co ty kombinujesz, Lala? No dobrze, nie patrz już tak na mnie. Wiem. Chodzi o Ciri. Pytał o nią jakiś elf. I to nie byle zawszony brudas z komanda wiewiórek. Tylko elf i czarodziej.
co elfi czarodziej robił w Velen? Cóż, oczywiście próbowałam go wszystko wypytać. Oczywiście. Ale wiesz, jakie są elfy. O wiele częściej zadawał pytania, niż na nie odpowiadał. Tety, jak się nazywa? Jak miał na imię? Nie przedstawił się. I nosił maskę. Był bardzo tajemniczy, ale spodobał mi się. Inteligentny i opanowany. Mówił, czego chciał od Ciri? Powiedział tylko, że mieli się spotkać w Velen. Chciał się dowiedzieć, czy nie przybyła tu przed nim. Zostawił dla niej jakąś wiadomość? Nie, ale prosił, żebym przeprowadziła do niego dziewczynę, jeśli ją spotkam. Czyli wiesz, gdzie go szukać? Tak. Mówił, że znalazł sobie kryjówkę w elfich ruinach niedaleko wsi pod Gaję. Pójdę tam z tobą. No okej. Myślisz, że sam nie trafię? Mam z tym elfem niedokończone interesy. Coś mi obiecał, ale już się nie pokazał. Poza tym ja też chcę zobaczyć się z Ciri. Wiem, że pomyślałeś o tym samym. Ona może już tam być. Let's go. Nie mogę ruszać od razu. W takim razie spotkajmy się na miejscu. Będę czekała na ciebie przy wejściu do jaskini na północ od wsi pod Gaję. Okej. Myślałem, że inaczej się to skończy, ale niech będzie. Jeszcze tylko bierzemy sobie to ziółko i ogień. Buf. Hej! Kabum. Udało się. Po łomacku. Prosimy zadanka. Poziom 5. Okej. Okay. Tak będzie. Poboczne jakieś wpadło. Nie, tutaj Nilfgaard, Wiedźmińskie wpadło. Velen, zlecenie leśnica. No dobra, najpierw po łomacku zrobimy. A następnie Wiedźmińskie zlecenie. Córki są. Tylko takie są. Stregeni. Dawaj, koniu. Kuniuniu. I prorujemy. Kurde, przyjemnie. Podróże, jeździsz tym koniem po prostu, ciągle coś się dzieje po drodze. Questy są wszystkie ciekawe, co do jednego nie było, ani jednego takiego tępego, typowego tępego questa, kurde. Wszystkie były wyjebane, wszystkie co do sztuki. To jest coś dużo upiorków, ale to. Mały pikuś. Plum, plum. Bagna jakaś. O, tu ciekawe miejsce, uwaga. Upiór, tak? Jarden, magiczna pułapka, proszę. O, ty suczko. No może jednak art. I mocne uderzenie, i pierdolnięcie, i jeszcze jedno, i pokonane. Nie, ale mnie załatwił. I po rączce, niestety, ale... Ale nie udało się panu. Cie, ale rzeczy, ojej. Jeszcze coś? Dobra, tutaj to i tak muszę przepłynąć. Wodą nic? Czysto. Płyniemy szybko. Drukujemy sobie, zobaczymy, czy nie ma jakiejś skrzyneczki tutaj. Nie. Kotpały w wodzie pewnie by nie leżała. To jest tak wszystko w miarę przemyślane. To jest ciekawo drogi przed nami. Gdzie ja to jest? Parę ciekawych miejsc do odwiedzenia. O, będę miał kawał do zwiedzania. Jedzie koniu? Może przy okazji, jak będę wracał do miasta, to odwiedzę kilka ciekawych miejsc tam po prostu. Po drodze.
to znać kanę tych czasów. O boj. Dawaj. Dobra, poszły mi wyszchowca. Cicho, cicho, cicho. Cicho, bo mnie zagryzą zaraz, ty. Zostawić mi kurwy konia. O co tu poszło? Koniu, żyjesz? I brawo. Dobra, więcej nie ten. Hej, gdzie ty wchodzisz? Nie wiem, czy koniec tam wejdzie. Możliwe, że nie chce. Nie człowieka mu trzeba. Mam skoczyć. Dawaj, Geralt, wierzę w ciebie. No nie. A zjechał, skurczy byk. Weź tam wleź jeden z drugim. No wejdziesz, wejdziesz, przecież widzę, że wejdziesz. No. Jeszcze spory kawałek, także wołamy koniura. Kiki, kiki, kiki. Teleportacja. I plujemy przed siebie. Prosto do zero. Bo ja skóki już nie mam. To szybciutko załatwić. To idzie tak, to idzie R. Potwierdź. Alchemia, jaskółka. Wykonaj przedmiot. Punek. I ładujemy. Dawaj, potka, teraz szybciej. I na miejscu jesteśmy, proszę bardzo. O, nie. Chociaż może to na dole. Hej. Jak ci minął dzień? Możemy już iść? Chciałbym wreszcie poznać tego tajemniczego elfa. Ciekawe, czy przypadniecie sobie do gustu. Nie zamierzam go prosić w kumy, tylko zapytać o Ciri. No chodź! Tak będę pierwszy. Dwella Glan. Grzybki. Skrzynka. Ule rzeczy, panie. Całkiem zacnie. Ten dzieje się, Skitro. Dziki Gon. Co? Upiorni jeźdźcy? Myślałam, że oni nie istnieją. To znaczy... No to przypatrz się uważnie. Jest z nimi aligator. Kto? Możesz nas teleportować na drugą stronę? Wolałabym teleportować nas do domu. Naprawdę chcesz za nimi iść? O, ty zesrana, bo oni zesikaj się zaraz. Nie podoba mi się to wszystko. A. Tegas, tegas. A on tu zszedł. Się pobawił. Explor. Za mną. No. Nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tyle rzeczy do zwiedzania jest. Zobacz, jakie to jest kryjówka w ogóle. Może co tu wyprawia. No co tutaj wybucha? Kurwa. Nie polecam. Zginąłem. Bosko. Zobaczymy, gdzie będzie ten ostatni zapis, ale chyba właśnie w tym momencie. Tutaj straszne miny jakieś. Coś mi się nie wydaje, żeby tutaj za dobrze przejść można było. Chyba, że jakimś znakiem by je porozbierać, porozbrajać. Albo dobra, idziemy na wprost.
Jebać eksplor. Nie, no nie. Ale tym razem sobie odpuścimy po prostu. A długo się bardzo. Okej, okej. To pominiemy. No dobra, dobra. Tutaj skrzynkę muszę oddać. Leglan. Ta skrzynka to koniecznie. Dużo ciekawych rzeczy w niej znalazłem. Tutaj pomijamy szybciutko. Kto będzie pierwszy? I Odin. Pierwszy. Nie podoba mi się to wszystko. Nie widzę tam żadnych skrzynek, nic. Cholerne teleporty. Ciekawe, gdzie Kejra. Kabum. Wow. To ciekawe. Nie powiem. A ta gdzie już poleciała? La 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 la. No użyj tego swojego wiedźmińskiego instynktu. A ja pójdę w prawo. Do pieczy mam. I zażyję sobie takiej miksturki jak kot. Chcę jedzenie. Kota chcę po prostu użyć. Żyję. Wam dam. I co teraz powiem? Teraz wszystko jest zajebiście, co? Tu można przejść, a do końca? Jest jakieś tam dalej przejście z tego co widzę. Dawaj. A i tu można przejść za... Ale nie chcę tutaj, chcę tam wrócić. Kurde, biegam, co? Ach, ten herbasik, co on zrobi, co on robi? Tutaj coś teges, tam teges, jakąś górą, dołem. Nie widzę. To da się bardzo łatwo rozwalić. Czy ciebie? Czy? Tę notatkę zmieniamy od razu. No całkiem cicho. A ten co? Już? Umarł? Koniec? O ty sukwo. Pokulany w końcu, ale nie było. Nie było łatwo. Drzwi do rozjebki. Teraz... O ty łajdaku. Chciałem wpaść w minę, no. Kejra! Gdzie ona chyba jest? Chcę odpalić papkę tego miejsca? Nie, nie mogę niestety. Nerwa taki labirynt. Chuj. To ja nie chcę. No dobra, no. To mus. Ale to nie chcę biec w tą stronę. O, tam jakiś bydlaczek. Come on. No biegnę przecież, lala. Co ja ci poradzę? Uspokój się, to tylko szczury. Ja nienawidzę tych... Zabierz
Głupia lala. Aż tak się boisz szczurów? Mogła się anihilować jednym zaklęciem. Dobrze, już nic nie mówię. Co się właściwie stało? Coś tutaj wypacza teleporty. Tylko nie wiem, jak im się udało przejść bezpiecznie na drugą stronę. Aha, czyli jesteśmy w jakimś kujostwie. Magii teleportacyjnej. Mają do tego wyszkolonych czarodziejów, nawigatorów. Jak dla mnie mogą sobie mieć nawet trzech sterników i papugę. Ja na pewno nie będę więcej ryzykować. Ruszajmy. Dziki Gon ma nad nami sporą przewagę, ale może jeszcze nie wszystko stracone. Tak jest. Zwariowałeś? Musimy się stąd wydostać. Muszę dowiedzieć się, co robi tu Dziki Gon. Przyszliśmy szukać elfiego maga, a nie walczyć z Gonem. Jeśli oni dopadną go pierwsi, raczej już z nim nie porozmawiamy, a poza tym... No, mów dalej. Czekaj, ty masz coś wspólnego z Dzikim Gonem. Chodzi o Ciri? Nie powiedziałeś mi o czymś, prawda? Chodźmy, to może ci powiem. Ty tak zawsze? Zaczynam współczuć Triss i Yennefer. No już dobrze, ruszajmy. Pech, 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 pech. Tutaj luta jakiegoś powinniśmy mieć, ale nie ma szczurów luta. Mam swoją własną alchemiczkę, zobacz. Coś wspaniałego. A to co to? To on! Ten elf! Arweth Fagledyf. Co to? Iluzja? Nie, projekcja morfotyczna. Jaka projekcja? Jaka projekcja? Coś w rodzaju czarodziejskiej skrzynki pocztowej. Aha. Dużo bezpieczniejsze rozwiązanie niż tradycyjny list, który każdy może zabrać, zanim trafi do adresata. Ta wiadomość na pewno była dla Ciri. Córka Mewy to dziedziczka Lary Doren. Rzeczywiście, elfy tak wydają mi się trzącha trochę. Ale co z tym znakiem miecza? To jakaś zagadka? Nie. Tak, ale niezbyt trudna. Wystarczy wiedzieć, że miecz Ciri to Zirael, jaskółka. No dobrze, ale kto poza tobą wie takie rzeczy? Chyba właśnie o to chodziło. Elfi czarodziej zabezpieczył przejście tak, żeby tylko Ciri mogła do niego dotrzeć. Pewnie nie przewidział, że pojawi się tu ktoś taki jak ty. Myślę, że jednak spodziewał się nieproszonych gości. Mam nadzieję, że Dziki Gon trafił na jakieś przeszkody po drodze. Ja też. No to chodźmy. Myślisz, że jeśli pójdziemy za znakami jaskółek, to wystarczy? Zobaczymy. Co my tu mamy? Grzybki. A, tutaj jakieś znaki są. Tutaj jest coś, tutaj jest. Do zbadania, ale nie wiem jeszcze co. Czerwone jest, kurde, jak nic. Tamej. To jest kółka, proste. To wygląda jak stary Egipt. Pewnie tak docierali tu od strony wody. Ciekawe, kiedy to było. Uważaj, te tłuste żółte opary są trujące. Wiem, nie musisz mnie pouczać. Umiem rozpoznać piestrzenicę lisią. No to miód. Też się jednak zabezpieczę. Nauczył się rzucać igni. Od razu wypróbował... Przeżył. A na młodych wiedźminach rany goją się szybko. Chodźmy. Ryba, człowiek. No umarłem, nie wierzę. Nie, no daleko to nie mogło być. Chyba tam, gdzie ten elf się pojawił. Coś tak czuję. Może przewinę wam to ładowanie. Gdzie moja myszka? Jejku, jejku, no. Gdzie jesteśmy? Tylko... To
wygląda jak stary elf. Pewnie tak. Dobra, już nie portuj mi tutaj. Nie wiem, tym to może rozwalić? Może Igni? Ciekawe, kiedy to było. Uważaj, te tłuste żółte opary są trujące. Wiem, nie musisz mnie pouczać. Umiem rozpoznać piestrzenicę lisią. Wesemir opowiadał, że kiedy nauczył się rzucać Igni, od razu wypróbował je na tych grzybach. Wysuczko! Whoops, whoops, whoops! Narka! Ja od razu tarczę sobie zaaplikuję. Od razu tutaj ten. Oła, znowu! Weź mnie ulecz czy coś. Lala. No, wyciąg ten miecz. Chuja pana. Kiedy zginę od tych oparów, to będzie naprawdę dobrze. Żri. Nie wiem, już jest kółek. Cholercia. Gdzie te kółki? Tutaj. Miałem kółka. Konej. Czy będziemy stać na jedną? Co ja tu znalazłem? Spodenki jakieś. Ciężka, no to na pewno nie. Odpada. Lekka zbroja. Równej. To samo. Ja mam mistrzowski. Nie wygląda tylko najlepiej, wiecie? Postać moja ma punkt wydania 1. Aha. Nie, to mnie nie interesuje. Zaś mnie nie interesuje. Zaś mnie. Dobra, zostawimy sobie ten punkcik. Poczekamy, aż się życie odnowi, tak? Oczywiście. Lerczek to. Odjęć. Odjęć, powiedziałem. Iść. Gdzie ja mam iść? O. Cupcio. No to się regenerujemy mentalnie. Pędzimy to. Czyli ja tutaj eksploruję ruiny i poznaję, że za symbolem jest kółki. Zabłądziliśmy. Tam se pukają, stukają. Tutaj mamy te czuszki. Wybacz. Wybacz, Geralt. Jest kółka? Jest kółka. Jest kółka, czyli dobrze idziemy. Już zauważyłem. Dawaj, coś do żarła. Kota muszę wypić. Jak mamy zatrucie? Całkiem niezłe. Kot, 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 puszczyk, grom, kot. Ech. Już widzę w ciemności. Do góry, do góry. O, grzybek? Ale grzyb. Jesteśmy pod miastem, z tego co widzę. Co teraz? Ile tych grzybów w ogóle tutaj? Panie.
Oczywista droga nie zawsze jest najlepsza. No już mówiłeś. Kelpie? To są kelpie. Chodzi o tego potwora morskiego? Nie, Ciri nazwała tak swoją klacz. Podobno potrafiła galopować jak demon. Rzeczywiście dobre imię dla konia. To co, szukamy? Czego szukajmy? Znajdź coś, co kojarzy się z koniem. Tutaj mamy jaskółęczkę. Co on zrobił? A, włączył to. Tam. Czy mógłbym tam skoczyć? O, tu jest jakaś wskazóweczka. Proszę, proszę, jest konik. Wizerunek myśliwskiego psa. Nie ma nic wspólnego z kelpią. O ty barmecze. Musisz zawsze wszystkiego dotykać? Dobrze, że przeżyłem. Masło jakieś. W porządku? Powiedz. Tak. To ona ma przecież... Podoba mi się to miejsce. No, no. Marzę o gorącej kąpieli. Hmm. Poczekaj, poczekaj. Tam jest jaskółka, z tego co widzę. Tu się nie da przejść. Chyba, żeby tak... Nie. Nie, no może tam wskoczymy, zobaczymy. Jest kuń. Rysunek konia. Pewnie wskazówka dla Ciri. To w dół. Na otro. Mieczyk jakiś. Czysto. Płyniem. A mam pod wodą sobie je, smutnego. Pojek nie wyskoczył, proszę. Kelpi. Rysunek konia. Prawie taki sam jak poprzedni. Zobaczmy. Geralt, nie wiem co zrobiłeś, ale zadziałało. Wracaj tu. A, spoczko. Zobacz, otwierają się. Kurwa, znowu muszę żreć. Ale tych grzybów, kurwa. To chyba jaskółka. Wieczne? Musi być, skoro elfi czarodziej przygotował to przejście dla Ciri. Dobra, walimy. Udało się. Strasznie tu spokojnie. To źle? O to co? Coś jakby cisza przed burzą. Mam złe przeczucia. Zmianę rozpoznaną. Ouch. Zdychaj. Powalenie to tak średnio, co? A co prawdziwe? Bardzo średnio. Aż zażyję sobie skłęczkę jedną. No może go podpalimy. Dobra, tarcza i możemy go strzelić z kusy jeszcze ewentualnie. Pół. Szybko tarczę na siebie. A gisz, maczko. Jest, krytyk szedł i pięknie, pozamiatany. No i po wszystkim. Kot mi się skończył chyba. Czekaj. Kota żyje tylko. Nie tak. No to ma być tego skarbu? Następny
następnym razem mnie uprzeć. Nie powinieneś lekceważyć mojej intuicji, Wiedźminie. Dobra, na przykład co dzisiaj mam bardzo dobre przeczucia. Wróć. No, z poczuszku tej. Ciach. A co zrobisz, kiedy już spotkasz Ciri? Masz jakiś plan? Tu coś takiego wskazywałem, co tam. A wyobrażałeś sobie, jak to będzie? Ale ja jesteś tam. Tak wygląda? Nie. No co mi tam? Nie mogę tu iść? Przepraszam, zagalopowałam się. No pięknie. Co? Znowu masz jakieś przeczucia? Żebyś wiedział. Zdychaj! Spróbuj tego! Urywaj gargulce jebane. Widzisz, maciarzu. Tak jest. Dobra, spokojnie, specjalnie przyszedłem, żeby poeksplorować trochę. Oba papa. O to mi chodziło. Pani droga. Ups, co? Ups. Podjęmy sobie taką trubek. Tam jest telefon. Mam wrażenie, że zaraz wyleci następny golem. A ja lubię golemki. I co? Kolejny symbol jaskółki. No, ja myślę. Co tu się wyprawia w ogóle? Patrz, jesteśmy po drugiej stronie mostu. To tu widzieliśmy dziki gon. Świetnie. Czyli teraz są daleko przed nami. Chodźmy. Aj tam. To na pewno robota dzikiego gonu. To mi się nie podoba. A miałeś jeszcze jakieś wątpliwości? No tutaj zapomczek teraz. Mogę to jakoś dotknąć coś teraz? Jakbym to ze znaku na przykład zajebał? Rękowice myśliwskie. Tam księga, poczekaj. O. Teraz ruszamy. Zamrozili je, zanim zdążył ich zaatakować. Jesteśmy! Przony dziki gon. Straszny, co? Esaise. Zabar Duan. Nirin Yaman. Czyli jeden. Będzie jeden na jednego, czy dwóch na jednego? Spokojnie, panowie, spokojnie. Wszystko mam opanowane tutaj. Niebo nam spadnie na głowy zaraz. O co tu chodzi? Co to jest? No sam nie wiem. Przywołał je czarodziej Golu. Dasz radę zamknąć szczeliny, którymi się przedostaje? Za daleko! Musimy do nich podejść! Osłonie nas kipielą Demet i Kres! Stań blisko mnie! Nie.
W razie gdyby co. Dorian Anoy! Gotowe! Trzymaj się blisko! Kurwa, gdzie idziesz? Jeszcze coś? Gdzie będą następne? Dawaj, Mariusz. Maleńka. A to? Tu, po prawej. Hej. Tu. Chlebka sobie zjem. Leżysz, psy. A za zimno, tam zimno. Na masakra z tej koszy. Zero damage. Wróć. Zimno. Trochę luta. O, zimno. Aj, to trwa, ale przynajmniej jest ciekawie. No chodźcie, maleństwa. Szybko łapkę postawię, na szybko. Już na kurwę. O Jezus Maryjka. Udało się. Powstrzymane. Brawo, jesteś wielka. Już mnie nie bije. Keira! Co się dzieje? Zaraz mi przyjdzie. To wymagało sporo mocy. Ta maleńka. Tylko mi tu nie mdlej. Teraz, kiedy mnie tak ściskasz, nigdy w życiu. Chętnie bym ci powiedział, że możemy tu chwilę zostać i odpocząć. Wiem. Musimy iść. Zobacz w szkół. Gotowi? Sekundę, no alchemia. Muszę zrobić sobie kocika, którego teoretycznie mam, ale nie mam. Gdzie jest ten kot? Pieprzony. Kot. Wyrzuć. Potwierdź, jaskółkę jeszcze mam. Alchemia, kot. Wykonaj przedmiot.
Ekwipunek, kot tutaj gdzieś. Dobra. Już będzie lepiej, o wiele lepiej. Zablokowali przejście. Może spróbuję. Czekaj, tutaj eksport trzeba uderzyć konkretnie. Nie ma że Ciri. Oni tutaj tyle rzeczy musieli nas zostawiać, że... To już? Smutne. Już biegnę z tobą, lala. Uno sekundo. Żadnej krzynki, nic. Kurde. Smutnawe to. Tutaj może coś? Też nic? Tak, nie lubię tego. Dzięki za pomoc. Mieliśmy ciężką przeprawę. Dobrze, że przyszłam tu z tobą. Czekaj. To jeszcze nie koniec. Tutaj idziemy. No to idziemy tutaj. Przyznaję. Cicho. Podjedź teraz. Coś mi się tu nie podoba. Już. Jest tego troszkę. A tu? Czysto. Okej. Nie skacz tam tylko sam. Tutaj potrzeba tego. O właśnie. Rozpędzalacza. Tutaj mamy skrzynkę. A tutaj jakieś gówienko. Coś do jedzonka i tarcza tradycyjnie. Czekaj tu. Co na nas czeka? Jest kurczybyk. Dawaj go. Specjalnie dla mnie. Wcale nie jesteś straszny. No chodź, co? Geralt, pomogę ci. Jeden na jeden, panienko. Panienko, mówię ci, jeden na jeden. O, spierdalać ty. O kurwysyn, a ma jemnięcie. Jeden. O kurwysyn. Chyba jakimś sposobem. Kurwa. Auć. Dobra, spróbuję może go podpalić. Tam jest flair. Skup się. Dzięki, no dobra. Dawaj! Palę cię kurwa zaraz. Nie wiem czy mam to. Nie rozśmieszaj mnie. No nie działa. To bez sensu. Spokojnie, lala. Kurwa znowu. Dobra, nie krzycz już. Dobra, co tu zrobić? Te pieski chyba trzeba pokonać, bo to... Tak. Jesteś skurwiel. Kurde, nie jest lekko, panie. Bum. Unik. Bum, plecy. Bum, dostajesz. I zginiesz, matko. Jeszcze coś? Dobra, spoko. Szczelina to nie problem. Zaraz ich tutaj. Proszę o ciebie. Powolnimy. No chodź to. Ciach.
po załatwianie. A może jednak by go załatwił z jakiegoś igni czy coś? Nara! Jest, lucik, jest. Nie potrzeba. Spokojnie, spokojnie. Ale co to inwentarz? Kot, znowuż kot. I widzimy w ciemnościach po raz kolejny. Tutaj mamy jakieś przejście. To jest. O co tu chodzi? Nie mam żadnego słoneczka. Słoneczko? Nie wiem. Nie wiem. Powoli, spokojnie. Na razie cisza. Tutaj są skrzynki. Skupiamy na górę. No dobrze, zobaczmy tę wiadomość. Spokojnie. Zjale, to miejsce nie jest już bezpieczne. Nie zostawaj tu zbyt długo. Nie ufaj nikomu, a przede wszystkim strzeż się wiedźm z krzywuchowych moczarów. Spróbuj dotrzeć tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. O, to będzie ciężko. Tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio, niewiele nam to daje. A no. Ale jest skórka. Może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu dziki Gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy. Ani o Elfie, ani o Ciri. No cóż, wiemy, że dobrze ją znał. Podróżowali razem. Coś tam się dowiedzieli. Wiedźmy z krzywuchowych bagien. Z krzywuchowych moczarów. Keira, jeśli coś przede mną ukrywasz. Ale ja przecież nic... Dobra. Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Aha. Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazę w Velen. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za bajania starych bab, ale... Kiedy przybyłam do Velen, przez pierwsze kilkanaście dni miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. Pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Słodyczy? No tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Będę musiał przekonać się. Na pewno. Weź tę księgę i przeczytaj ją. Ja naprawdę wierzę, że znajdziesz Ciri. Panie lasu. No dobrze. Nie będę czytał. To na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. Tak jest. Dobry pomysł. Ja już widzę jedno. O, czerwone. Tajemniczy mak zielarz. Tajemniczy mak zielarz. Tajemniczy.
czy mak zielarz. To mamy. Dziwny medalion drga, a przecież nic tu nie ma. Co jest z tą ścianą? To co? O! Coś drgnęło. To iluzja. Też ją wyczuwam. Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć i dlatego wzięłam to ze sobą. A cóż? To? Czyli co? Oko Nehaleni służy do rozpraszania iluzji. Łatwo je skonstruować, więc możesz je zatrzymać. Na pewno ci się przyda. Bo jejku, co to się Prince of Persia robić? Jakaś przygodówka? Ne. Dzięki. No ale fotki mi wyszli, a nie tam. Kurde, nic tu nie ma, no. Tam jakieś czerwone, tutaj mamy coś. Musiał sam spalić te notatki. Dziki Gon nie byłby aż tak dokładny. Czyli domyślał się, że go szukają. Tu jeszcze coś? Co to jest? Eliksir, który dostał ode mnie. Wygląda na to, że mu się przydał. Dobra, jak tego użyć? Teraz nie wiadomo. Powinienem użyć oka. Interakcja. I rozmyte. Narra! Proste, prawda? Mhm. Przekonajmy się, gdzie prowadzi to przejście. Ej! Czujesz odlewy jakby prąd świeżego powietrza? To pewnie wyjście. To idźmy w prawo. To chodźmy stąd wreszcie. Prawo. Poczekaj, jeszcze magiczny kaganek. Magiczny co tym razem? Kaganek. Elf mi go obiecał w zamian za pomoc. A skoro raczej tu nie wróci, mogę go sobie sama wziąć. No chodź, chodź. To znajdę. Pomożesz mi? Pomogę. Tak, pomogę. Chodźmy. No to świetnie, chodźmy. Gdzie ty idziesz? Co mnie pchasz? Na pewno coś tam znajdziemy. Tu? Poziom szósty. No nieładnie. Czy jakieś takie trudne wygadki tu nie było? Pokaż. Możesz przetłumaczyć inskrypcję? Ojejku, ile to mnie trwało? Nigdy nie byłam dobra z jednej starszej mowy. Trudno. Przetłumaczę to dosłownie, pomijając wykwintne asonanse. Przetłumacz tak, żeby było zrozumiałe. Czterech strażników niosło jasny płomień, wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu, drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. Okej. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Rzeczywiście brzmi zagadkowo. Dobra, spróbujmy ją rozwiązać. Spróbujmy to rozwiązać. Czy ja mogę z nimi jakąś interakcję? A, już proste. Wszystko jasne. Trzeci ze zwierzęciem. Chyba zrobiliśmy coś nie tak. Bella Glam. Drugi grał, czwarty grał. To będzie pierwszy. To prawda. Czwarty grał. Ścianą się coś przesunęło. I tamten. Ta-dam! Udało się! O, dzięki! Chyba mi się miksturka kończy. Trzeba jeszcze przeeksplorować troszkę. Czyli to grób? Nie ma żadnego napisu. Nie musi być grób. Znak mewy. Gdyby nie to, że wiem, gdzie jest pochowana, powiedziałbym, że to grobowiec Lary Doren. Może to tylko jej pomnik? Nie sądzę, żeby elfy chciały ją upamiętnić w ten sposób. Dla niektórych jest może bohaterką tragicznej legendy, ale większość uważa ją za zdrajczynię własnej rasy, która poniosła słuszną karę za to, że związała się z Kregenanem z Lot. Może ten elfi czarodziej był Kregenanem? To by tłumaczyło, dlaczego pomaga Ciri. Może. To tego szukałaś? Aha. I do czego to niby służy? Mam nadzieję, że uda mi się go uruchomić. Chodźmy stąd już, dobra?
Okej. Na ten odcinek to będzie na tyle. Widzimy się w następnym. Od razu z tego momentu. See ya!